Próbna matura rozszerzona 2022 z matematyki. Zadanie piąte. Rozwiąż równanie trygonometryczne. Zapraszam. A po co mi to matma? 6 sinusów x plus 2 pierwiastki z 3 kosinusa x plus 3 tangensy x plus pierwiastek z 3 równa się 0. Zapisz obliczenia. Dobra, równanie trygonometryczne, czyli taki pewniaczek praktycznie od zawsze na maturze rozszerzonej. No chyba, że nierówność, ale to was nie obowiązuje przez te najbliższe 2 lata. No dobrze, 6 sinusów plus 2 pierwiastki z 3 i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, jak widzę takie pierwiastki, to od razu mam ochotę podzielić to obustronnie przez coś, tak żeby skorzystać tutaj na przykład ze wzorów na sinus sumy, czy tam kosinus sumy, czy tam różnicy, no te takie wzorki, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Jakby tutaj przez co by to podzielić, żeby tutaj się pojawiły nam różne jakieś takie wartości funkcji trygonometrycznych, jakie znamy. Dobra, 2 pierwiastki z 3, no to by można było podzielić przez tak. Przez 4, to by był pierwiastek z 3 przez 2. Z 6 na 4 to 1,5. To tak średnio bym powiedział, 3 drugie chyba. Dobra, najpierw to bym chyba proponował rzeczywiście może tego tangensa tu rozpisać. Zaraz zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Na spokojnie będziemy to robić. Czyli tak, 6 sinusów x plus 2 pierwiastki z 3 kosinusa x. No i plus 3 sinus x przez kosinus x plus pierwiastek z 3 równa się 0. Czy mielibyśmy tutaj jakiś pomysł, żeby coś z tym zrobić? No można by to przez kosinusa x pomnożyć stronami. W ogóle kosinus x jest tutaj w mianowniku, w ogóle jest tangens, więc w sumie skoro jest tangens, to mamy dziedzinę w tym zadaniu. O, warto to już w tym momencie chyba zapisać, czyli x ogólnie. No jest różny od pi drugich. Dodać k pi, gdzie k jest na oczywiście liczbą całkowitą. Będzie już załatwione w tym zadaniu ukochane k, o którym każdy zapomina. Ale już jest klepnięte, raz wystarczy w zadaniu, więc później już nie musimy tego powtarzać też. Dobra, ja bym to pomnożył przez tego kosinusa. Rzeczywiście. Czyli mamy tak, 6 sinusów x kosinus x plus 2 pierwiastki z 3 kosinus kwadrat x plus 3 sinus x plus pierwiastek z 3 kosinusa x równa się 0. Dobra, może po prostu byśmy to pogrupowali jakoś sobie tak ciekawie, bo tak naprawdę to chyba to nam załatwi sprawę, jak tak patrzę już. Bo możemy sobie tak, z tych dwóch pierwszych. Tak, chyba grupowanie. Tu nawet myślałem, że z tych wzorów może jakoś by się dało, ale to ma, jak tak widzę, ma tutaj sens chyba. Czyli z tych dwóch wyrażeń można by tu wyciągnąć 2 kosinusy x przed nawias. Czyli 2 kosinusy x wyciągamy sobie przed nawias, a w nawiasie nam zostaną tutaj 3 sinusy x. Dodać pierwiastek z 3 kosinus x. No i tak się składa, że to jest to samo co tutaj, żeby to ewentualnie było wam bardziej tak czytelnie, no to tutaj, no tak, to ja to, no a tutaj oczywiście sinus x zażarłem. Tu są 3 sinus x plus pierwiastek z 3 kosinus x. No jak chcecie, tutaj można sobie zawsze jedynkę wirtualną zrobić, żeby było czytelniej. Tak, to ma być równe 0. No dobra, to chyba nam załatwi sprawę, chociaż dobra, bo ten nawias jeszcze będzie do ogarnięcia, ale powinno się udać. Czyli wyciągamy sobie ten żółty nawias, tak, ten, jako wspólny czynnik przed nawias. Czyli mamy tak, 3 sinus x plus pierwiastek z 3 kosinusa x, a w drugim nawiasie dostaniemy 2 kosinusy x plus 1. To wszystko ma być równe 0. Dobra, no czyli tak, z jednej strony wiemy, że ten nawias się musi wyzerować, czyli 3 sinus x plus pierwiastek z 3 kosinusa x musi być równy 0. I to się, to będzie to trudniejsze tu do rozwiązania, już widzę. Natomiast z drugiej strony wiemy, że te 2 kosinusy x plus 1 muszą być równe 0. No czyli ogólnie w skrócie kosinus x będzie równy minus 1 druga. Tak? No to teraz tak, no jak to rozwiązać? Albo zaglądacie do karty wzorów, albo sobie machniemy szybko tutaj kosinusa. Tak, tu będzie pi szóstych, tu mamy cyk, tu będzie pi drugich później. O, raz, dwa, trzy, tu będzie pi. Raz, dwa, trzy, tu będzie trzy drugie pi. Raz, dwa, trzy, dwa pi. No i kosinus, jak wygląda? Zaczynamy tutaj od jedynki, tutaj mamy zero. Tu mamy później minus 1, tu mamy 0, tu mamy 1. No i tu mamy tam jeszcze jedną drugą, czyli tu mamy jedną drugą, tu mamy minus jedną drugą. No, jak ktoś jest sprawiony, to nie trzeba tego rysować, no tak, żebyście też tutaj wiedzieli, o co mi tu chodzi, tak? Czyli ogólnie tak na tej wysokości jest jedna druga, a tutaj na tej wysokości będzie minus jedna druga. O, to nam tu, to nas tu interesuje, więc trzeba po prostu odczytać. Trzeba po prostu odczytać z tej kosinusoidy, ile tutaj jest równe. Ja to tak lubię graficznie sobie robić, chociaż wiem, że można szybciej, można tam z redukcyjnych, bla, 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 można to jakoś inaczej. Natomiast wiem, że u mnie kratka to jest pi szóstych, a to jest pi drugich, to ile jest w tym miejscu, tak? Bo wiemy, że tutaj ten punkcik nas interesuje i jeszcze nas będzie interesował również ten punkcik, tak? Tutaj też będzie minus jedna druga. W tym miejscu to jest pi drugich, dodać pi szóstych, no to pi drugich to są 3 szóste, 4 szóste, czyli 2 trzecie pi tu wychodzi. Natomiast tu w tym miejscu
no to tu można powiedzieć, o dopi trzeba dodać 2/6, tak? Bo tu mamy jakby dwie kratki, się trzeba w prawo przesunąć. Można też się odsunąć od 3/2, no jak tam wolicie. Czyli tu będzie pi, no dodać pi trzecich po prostu, powiedzmy sobie szczerze, no bo 2/6 pi. No to tu mamy 4/3 pi. No to trzeba po prostu mieć odczytać, no, argumenty kosinusa dla jakichś konkretnych wartości. No ale to raczej, no, fundament pod te zadania. Można to zrobić na przykład tak, czyli tutaj ogólnie z tego wychodzi, że x jest równy 2/3 pi, no dodać 2k pi oczywiście, lub x będzie równy 4/3 pi plus 2k pi. To już są nasze dwa, można powiedzieć, tutaj rozwiązania. Teraz trzeba się jeszcze zająć tym równaniem, no bo tu trochę więcej chyba zabawy będzie, ale zaraz się zastanowimy. No dobra, takie coś tu mamy i powiem szczerze, że tutaj to chyba bym to zrobił. Nie, no bardzo łatwo bym to zrobił. Ja bym to zrobił z tangensa po prostu. Czyli załóżmy, przerzućmy sobie ten fragment na drugą stronę. Dlaczego z tangensa? Chodzi mi o to, że możemy to podzielić przez kosinus z powrotem. Ja wiem, że ja tam mnożyłem gdzieś przez kosinus. No trudno, może nie zauważyłem. Można było, chociaż nie, bo potrzebowaliśmy mieć ten wspólny czynnik do wyciągnięcia, więc chyba trzeba było to najpierw z tego tangensa tutaj. No bo jak podzielimy to przez kosinus, to dostaniemy 3 tangensy x, nie? Dodać pierwiastek z 3. No to, że kosinus nie może być zerem, to już mamy zapisane, więc nie ma problemu. I to ma być równe 0. No to tak w skrócie tangens x w takim razie to będzie minus pierwiastek z 3 przez 3. No to tangens, no to x, no to też można, no już tutaj się nie wygłupiajmy, bo tangens to nie jest skomplikowany, no bo tangens jest funkcją nieparzystą. Wiemy, że dla pierwiastek z 3 przez 3 tangens 30, czyli pi szóstych, czyli minus to będzie minus pi szóstych, bo to jest prosta sprawa, czyli minus pi szóstych. A okresowość tangensa to jest k pi. To jest pi, czyli dodać k pi. No i to jest trzecie rozwiązanie. Zastanówmy się tylko jeszcze nad tym, czy tu mamy szansę, żeby tą dziedzinę gdzieś jakoś zahaczyć. W sensie, że to pi drugich plus k pi gdzieś się nam tu pojawi. Ale nie, nigdzie się nie pojawi. Czyli nasza odpowiedź do zadania. K już jest zapisane w tym miejscu, więc nie ma problemu. Nie mogą nam zabrać punktu. Czyli odpowiedź x należy. No i w klamerce sobie wypiszemy. No co? Minus pi szóstych plus k pi. 2/3 pi plus 2k pi i 4/3 pi plus 2k pi. Tu można w nawiasie napisać, że k należy do całkowitych już na koniec, żeby nie było. Lecimy dalej. No takie całkiem fajne równanie. Jeżeli potrzebujecie więcej równań trygonometrycznych, to tu trzymajcie playlistę z poprzednich matur. Lecimy dalej.